warsztat nie całkiem improwizowany, poprowadzony przez Igora Belczewskiego i Mateusza Namysła. Bardzo proszę o gorące brawa. No właśnie. Padło pytanie, który z nas się złamie, ale to ktoś z was się złamał. Mamy coś takiego, że boimy się ciszy. Że cisza tworzy pewnego rodzaju napięcie, tworzy takie napięcie, z którego chcemy jak najszybciej się wydostać. Napięcie, które nie jest czymś komfortowym. I taka przedłużająca się cisza, która prawie miała tutaj miejsce, poza osobami, które wchodziły cały czas na salę, poza krzykiem na zewnątrz, to prawie nam się to udało. To właśnie ta cisza jest esencją improwizacji. Jest esencją improwizacji, ale też bardzo często jest esencją wystąpień publicznych. Ponieważ ile razy zdarzyło się wam, że w trakcie waszego wystąpienia w waszej głowie pojawiła się pustka? W waszej głowie pojawiła się właśnie taka cisza albo pojawił się natłok myśli. Macie takie doświadczenia? No właśnie. I bardzo często jest tak, że te doświadczenia są nas w stanie sparaliżować. Są w stanie sprawić, że milkniemy, że nie wiemy, co powiedzieć, nie wiemy, co zrobić, zatrzymujemy się. Dzisiaj chcielibyśmy w trakcie tego warsztatu powiedzieć wam kilka słów na temat tego, jak wykorzystywać improwizację sceniczną do tego, żeby w waszych mowach zwiększać czy udoskonalić ten przekaz emocjonalny. Dzisiaj będziemy mówić o emocjach, o tym, jak wykorzystywać je w waszych wystąpieniach, w waszych mowach. Ponieważ improwizacja sceniczna, którą my z Mateuszem już od jakiegoś czasu praktykujemy, daje bardzo wiele narzędzi do tego, żeby te emocje podkręcać, żeby te emocje uwypuklać w waszych przemówieniach. W trakcie tego warsztatu nie nauczymy was improwizować, bo to jest pewien proces, ale pokażemy w zasadzie wam i kilku śmiałków będzie mogło tego doświadczyć tutaj na scenie, w jaki sposób te emocje, jak to się mówi po angielsku w improwizacji, heighteningować, czyli w jaki sposób je intensyfikować. Czy jesteście na to gotowi? Tak. Po co Toastmasterom improwizacja? Bo jak Igor wspomniał, nie nauczymy się do końca improwizować. Pokażemy wam różnego rodzaju ćwiczenia, a także możliwości, które sprawia, że improwizacja sceniczna pomaga też Toastmasterom. Co robi improwizacja sceniczna? Przede wszystkim trenuje naszą kreatywność, uwalnia ją, ponieważ często mamy takiego wewnętrznego krytyka, który nam mówi, nie mów tego. A pierwsza myśl często jest najlepsza i nie wiadomo, gdzie ona nas może zaprowadzić. Oprócz tego improwizacja sceniczna pozwala nam na różnego rodzaju elastyczność przemówienia, ponieważ różnego rodzaju ćwiczenia właśnie albo podkręcamy emocje, czyli sprawiamy, że są one bardziej widoczne, albo gramy różne postaci, które mają różne charakterystyki. Możemy na przykład grać postać, która ma wysoki status albo niski status. Tak jak w życiu, niektórzy mają, przeważnie odgrywają rolę taką, że mają niski status, tak? Wtedy są tacy trochę przygarbieni i mówią, o, fajnie by było, jakbyś Igor coś dla mnie zrobił. Tak? A jeżeli mamy wysoki status, to można powiedzieć, Igor, zrób to. Ale co? Tak? I tego typu rzeczy właśnie są ćwiczone na improwizacji, żeby pokazywać, żeby uwypuklać pewne różnice. Co jeszcze daje improwizacja? Pozwala nam na dodatkową ekspozycję sceniczną. Wiadomo, że w Toastmasters ćwiczymy różnego rodzaju wystąpienia publiczne, natomiast praktykując improwizację mamy dodatkowe szanse, żeby występować publicznie w troszeczkę innych warunkach. Co jeszcze ćwiczymy? Ćwiczymy to, by radzić sobie z tym, co jest niespodziewane. Cały czas w improwizacji dzieją się rzeczy, których nie do końca możemy przewidzieć. Ona się znacznie różni od przemówienia w Toastmasters, ponieważ w improwizacji często występuje się w trójkę lub więcej osób, które są na scenie. Oprócz tego jest jeszcze więcej osób po bokach sceny, które mogą w danym momencie wejść do sceny. Jak wygląda takie przedstawienie improwizowane, bo pewnie część z was jeszcze się nie zetknęła. Właśnie, kto się zetknął z improwizacją?
No jakieś 3-4 osoby widzę. To bardzo dobrze. To teraz Mateusz powie właśnie o czym, na czym to polega dla pozostałych 120 kilku osób. Przeważnie jest tak, że wychodzi grupa śmiałków. Przeciętnie jest to między 6 a 8 osób, aczkolwiek minimalna ilość to są 2. Ja widziałem też występy, gdzie 14 osób wychodziło jednocześnie na scenę. Jedna osoba z grupy wychodzi i prosi publiczność o słowo inspiracji. I tak zaczyna się spektakl. Oczywiście są różne formaty, które różnią się szczegółami. Jednak w większości tak to właśnie wygląda, że jest jedno słowo i od tego się wszystko zaczyna. Tak naprawdę inspiracją może być również określenie relacji, może to być określenie miejsca, w którym się znajdują improwizatorzy. Chodzi o to, że dla wielu osób na początku, jak przychodzą na taki spektakl, to jest bardzo trudno tym osobom uwierzyć w to, że rzeczywiście improwizatorzy na tej scenie improwizują, że oni tego wcześniej nie przygotowali. Bo tak naprawdę w trakcie takiego ćwiczenia warsztatu improwizatora główną rzeczą, którą się ćwiczy, to granie z innymi ludźmi, granie z partnerami, patrzenie w oczy, słuchanie, co mówi druga osoba, podchwytywanie tego, powiększanie, dodawanie czegoś od siebie, bo improwizacja to tak naprawdę, jak głosi tytuł jednej z książek Keitha Johnstona, który jest uważany za ojca improwizacji, improwizacja to jest spontaniczne kreowanie świata. W trakcie improwizacji wszystko dzieje się tu i teraz na scenie. To jest spektakl, który już nigdy więcej się nie powtórzy. Dokładnie, oprócz tego, jak już wspomniał Igor, może być relacja, może być miejsce, może być też na przykład sprawa do załatwienia. Mogą być też różnego rodzaju inne kategorie inspiracji. Jedynymi rekwizytami, które mają improwizatorzy, są przeważnie dwa krzesła. I to jest praktycznie wszystko, co jest potrzebne, jeżeli chodzi o rekwizyty. Reszta tworzy się w wyobraźni widzów i wyobraźni improwizatorów. Jakie są zasady improwizacji? Jest ich wiele, aczkolwiek wymienię kilka najważniejszych i spróbuję odnieść je do Toastmasters. Przy czym chcę zaznaczyć, są zasady improwizacji, przy czym każdą z tych zasad można złamać i grać dalej. I mimo to może stworzyć się bardzo ciekawa scena. Pierwsza z zasad. Buduj platformę. Notujecie? No, tak. Mnie będzie powtarzał. Buduj platformę. Co to jest platforma w języku improwizacji? Jest to, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy oraz co robimy. To może nam pomóc na przykład w gorących pytaniach. Wyobraźmy sobie, że zostaliśmy wywołani na środek i zadanie brzmi: przekonaj swoje dziecko do noszenia czapki. Bardzo ogólne, prawda? Bo czego nie wiemy? Nie wiemy, czy jesteśmy tak naprawdę ojcem czy matką, tak? Czyli jaką płeć gramy. Nie wiemy, jakiej płci jest nasze dziecko. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, czy jest to lato, czy jest to zima na przykład. Gdzie się znajdujemy? Czy to jest na przykład zaraz przed wyjściem, czy w jakiejś innym, czy w jakichś innych możliwościach, tak? Czy to jest dziecko, które jest, ma poniżej 18 lat, czy poniżej 30, bo przecież, czy ma na przykład powyżej 30 lat, tak? Bo mogę sobie wyobrazić sytuację, w której ojciec mówi do syna 30-letniego, na przykład piją sobie piwo: synu, wiesz, przez 30 lat zapomniałem ci mu powiedzieć, że powinieneś nosić czapkę zimą. Możecie się śmiać, możecie w to nie wierzyć, ale są 30-latkowie, którzy nie noszą czapek. Dokładnie. I później można to kontynuować, tak? Bo to jest taki przykład. Zaczęło się od czapki, tak? Ale można pójść troszeczkę dalej. Ojciec może zrobić kolejny łyk piwa. Synu, zapomniałem ci mu powiedzieć, że kiedy jesteś przy stole, to się nie beka. Tak? Można wziąć kolejny łyk piwa. Synu, zapomniałem ci powiedzieć, skąd się biorą dzieci. Tak? To był akurat, tu pokazałem pewien mechanizm budowania, tak? Tu bardziej nie chodziło o tą czapkę, tylko o to, że zapomniał ojciec o czymś powiedzieć. I później można powiedzieć na przykład, że synu, jeżeli będziesz nosił czapkę, to te wszystkie inne problemy się rozwiążą, tak? To jest przykład. Ale prawdziwy. To jest przykład, ale prawdziwy. Natomiast dobrze jest pójść właśnie, tu było pokazane, że ten ojciec czegoś zapominał przez te wszystkie lata i po prostu ja to starałem się ją troszeczkę powiększyć w każdym kolejnym momencie.
Kolejna zasada. Jeżeli twój partner dobrze wygląda, to ty też dobrze wyglądasz. Chodzi o to, że właśnie w improwizacji często gra się we dwójkę czy więcej osób. I staramy się pomagać drugiej osobie, a nie zaskakiwać ją swoją kreatywnością, ale w takim troszeczkę złym znaczeniu, w takim, że staramy się być na siłę oryginalni. Bo to zaskakuje drugą osobę, a nie pomaga jej kontynuować scenę. I tak na przykład w Toastmasters, jeżeli bierzemy osobę, która jest na przykład gościem na naszym spotkaniu i bierzemy ją do gorącego pytania, to warto, kiedy ona widać, że zmaga się na tym, bo to jest dla niej wielki stres, przyszła na przykład pierwszy raz na nasze spotkanie, pomóc jej, zadać jej dodatkowe pytanie pomocnicze, które pomoże jej rozwinąć wypowiedź i tak może na przykład zostać w przyszłości członkiem naszego klubu i trenować się na przykład w improwizacji scenicznej. Co jest jeszcze, jaka jest jeszcze zasada? Nie próbuj być na siłę śmiesznym. To jest jedna z zasad bardzo ważna, zwłaszcza na początku improwizacji. Ludzie myślą, że improwizacja to jest coś, gdzie ludzie się muszą śmiać i chcą być na siłę oryginalni właśnie i robić różnego rodzaju żarty. A to się później często źle kończy, a to z tego powodu, że jest pewien moment, dochodzimy do pewnego poziomu abstrakcji i później już ciężko jest go po prostu przebić. Jeżeli grałbym z Igorem i powiedziałbym mu coś naprawdę bardzo trudnego do ogrania, to on mógłby tego nie załapać, o co mi chodziło i wtedy scena by została przerwana. Tak, już nie można by było jej kontynuować, byłoby to bardzo ciężko powrócić na ten sam poziom. Można grać bardzo zwykłe, zwyczajne rzeczy i ludzie się będą śmiali nie dlatego, że właśnie byliśmy bardzo oryginalni, tylko na przykład, że popełniliśmy jakiś błąd, bo czegoś do końca nie znamy. Improwizatorzy dostają bardzo różne inspiracje i niekoniecznie zawsze są ekspertami w tych dziedzinach. I później ktoś, widząc to, że ktoś nie jest wybitnym ekspertem, no widzi, jakie kardynalne błędy nieraz robi. I to też powoduje śmiech. Albo to, w jakiej jesteśmy relacji z drugą osobą. Czy jest to bliska relacja, jeżeli tak, to jaki jest problem między nami. I ludzie się z tego śmieją, bo to jest takie ludzkie, tak, że mamy jakąś relację z kimś i jest jakiś problem do rozwiązania. A jeżeli lubimy drugą osobę, to nie chcemy z nią się kłócić, tylko chcemy dojść do tego rozwiązania. Jeżeli nie lubimy, to też możemy chcieć dojść. To jest jeden z wariantów. Moi drodzy, w improwizacji scenicznej bardzo ważna jest, jak w treningu. Nie wiem, ktoś z was coś trenuje? Znowu koło czterech osób. Trafiliśmy na niezdrową grupę. Moi drodzy, ważna jest, co jest ważne w treningu? A przed treningiem? Zwiększenie masy, dobrze. Masa jest ważna, systematyczność, ale ważna jest również rozgrzewka. I właśnie to jest kluczem dobrego występu i złego występu jednocześnie, bo przed każdym występem należy robić rozgrzewkę. Przed występem jeszcze nie wiemy, czy on będzie dobry, czy zły. Dlatego możemy zadbać tylko o to, żeby się rozgrzać. I chcielibyśmy, ponieważ zaraz będziemy osoby, które jeszcze o tym nie wiedzą, które chcą bądź nie chcą, zapraszać tutaj na scenę do tego, żeby wykonało kilka prostych ćwiczeń. Więc zanim do tego przejdziemy, rozgrzejemy się. Proszę, powstańcie. Chyba zwiększyć. Dobrze, wszyscy widzę już wstali. Będziemy robić tak bardzo prostą czynność. Będziemy liczyć od 6 w dół, czyli 6, 5, 4, 3, 2, 1 i machać przy okazji różnymi członkami naszego ciała. Na początek będziemy machać prawą ręką, będziemy liczyć do 6, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, później lewą ręką, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Później prawą nogą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Później lewą nogą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I później naszym ogonem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Później będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć prawą ręką, później pięć lewą, pięć prawą nogą, pięć lewą nogą, pięć razy ogonem. I tak będziemy schodzić w dół i będziemy przyspieszać z każdym obniżeniem się cyfry. Gotowi? Tak. Raz, 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 dwa, trzy, cztery. Dobrze, że okna są zamknięte, bo możecie poczuć, jak zrobiło się gorąco. A teraz
Przejdziemy do tego ćwiczenia, które ma wam pokazać, w jaki sposób można intensyfikować emocje. Zaprosimy tutaj na scenę, na początek, dwójkę śmiałków. Czy są jacyś śmiałkowie? Bądź śmiałkinie. Śmiałkątka. Widziałem tam, Rafał był pierwszy. I Justyna, zapraszamy. Moi drodzy, Paul Ekman, badacz emocji, wyróżnił takie 6 podstawowych emocji, to znaczy emocji, które są niezależne od naszej kultury, od regionu geograficznego, w którym żyjemy, emocji, które są wspólne wszystkim ludziom. Te emocje to radość, smutek, wstręt, strach, zaskoczenie i złość. I właśnie te emocje będziecie dzisiaj prezentować na scenie. Którą z tych emocji? Prosiłbym was teraz, żebyście w głowie pomyśleli sobie jakąś emocję. Którą z tych emocji? Tak jak wy byście to zagrali. Może ja mogę jeszcze raz o powtórzenie? Dobry myśl. Radość, smutek, złość, zaskoczenie, strach i wstręt. Dobrze, że mam pomocników. Ciężko nauczyć się 6 słów na pamięć, uwierzcie mi. Jak się nie nosi czapki w tym wieku? Tak się właśnie kończą takie sytuacje, dlatego noście czapki. Jeżeli mielibyście zapamiętać jedną rzecz, to noście czapki. Moi drodzy, a was poproszę o jakąś inspirację, o relację, w jakiej są. Czy Luke i Darth Vader to jest relacja? Czyli ojciec z synem, tak? Matka z córką. Nie, siostry. Siostry. Jak 2 miesiące temu włosy ściąłem z tacie, więc... Będziesz... Się zmieniłeś. To bracia. Dobrze, to jest dobre. Idziemy na Jesteście... Idziemy. Okej. Okay. Metroseksualni bracia. To już nie jest relacja. Tak, to metroseksualni to nie jest relacja. Moi drodzy, jesteście braćmi. Będziecie grali jakąś scenę za moment. Grajcie w tej emocji, którą macie, o której sobie pomyśleliście. Będziecie dookreślać, tak jak Mateusz mówi na początku, będziecie cały czas dookreślać ten świat. Będziecie tutaj tworzyć przed nami ten świat. My was wystartujemy i później scena należy do was. Startujemy 3, 2, 1, impro. Więc teraz chciałbym was zaprosić do tego, żebyśmy ich wystartowali. 3, 2, 1, impro! Jak możesz? Znowu mi zabrały skarpetki. Wiesz przecież, że to moje ulubione. Mam tylko jedne tacie w Renifelci. Chłopie, słuchaj. Ty mi mówisz o skarpetkach, ja taką dupę poznałam ostatnio. Słuchaj, idę do klubu, wchodzę, rozumiesz, tutaj wszystko przyszykowane, tu, tak. No wiem, bo miałeś moje skarpetki. Ale słuchaj, rozumiesz, ja podchodzę, a to jest nieważne, skup się na tym, podchodzę i tak patrzę na tą salę. Taka dupeczka, tutaj, taka, z takimi piersiami. Ta, zobacz. Którą wybrać? A ja cię miałem skarpetki. Grunt, przecież nie miałam. Nie miała skarpetek i powiem ci coś jeszcze. Nie tylko skarpetki. Jezu, to tak się zastanawiam, jak tutaj... Masz pomysł na to, jakby to mogło nasze sobie spotkanie wyglądać, bo nie ukrywam, że... Nie ma problemu, zaprosię tutaj po prostu. Wiesz, ja wszystko przygotuję, zostawię skarpetki tam, gdzie ich nie znajdziecie. Wszystko będzie w takim stylu przyrządzone, mówię ci, po prostu przyszukuję taci obiad, że się pochorujecie na 3 dni. Okej, dzięki, brawo. Zostańcie jeszcze chwilę na scenie. Jakie mieliście emocje? Czy wy widzieliście, jakie oni mieli emocje? Zapomnieli emocji. Nie,
Najpierw podekscytowanie, później radość, a tu taka metroseksualna złość. Słusznie. Czyli było nawiązanie do relacji. To też ważne. Moi drodzy, zagracie to jeszcze raz z tymi emocjami, ale teraz postarajcie się utrzymać tą emocję i ją zintensyfikować. Czyli załóżmy, opowiadałbym o jakimś bardzo przyjemnym dniu, który mi się przytrafił i mówiłbym to mając radość na ustach, będąc taki cały w skowronkach. I to emocja stopniowo przejmowałaby kontrolę nad tym, co mówię, co robię. Całe moje ciało byłoby radosne i komunikowało wam, jak jestem szczęśliwy, że przeżyłem tak wspaniały dzień. Po prostu to był najwspanialszy dzień na świecie. Nigdy więcej i nigdy wcześniej nie przeżyłem tak wspaniałego dnia. To było coś niesamowitego! Więc intensyfikowanie emocji polega właśnie na tym, że ta emocja, którą mamy na początku, ona się wzmacnia. Ona cały czas idzie do góry, aż w końcu docieramy do takiego momentu, że ta emocja, że już nie możemy tak naprawdę wyskoczyć wyżej. To jest ćwiczenie, które pomaga otworzyć się na scenie. Bo tak naprawdę zauważyłem taki efekt, że kiedy my początkowo czujemy się z tym dziwnie, że mamy jakąś taką emocję, która nie jest tak intensywna, nie jest tak mocna, to z czasem, kiedy ją intensyfikujemy, zapominamy o publiczności. Zapominamy o tym, że w ogóle tu są jacyś inni ludzie. My jesteśmy we własnym świecie i przestajemy przejmować się tym, czy innym to się wydaje dziwne, bo często tak jest, czy innych to śmieszy. Jesteśmy po prostu w naszym świecie. I to jest coś, co może wam pomóc otworzyć się scenicznie. Może wam to pomóc otworzyć się scenicznie, otworzyć się na własne emocje. Bo tak naprawdę esencją improwizacji scenicznej jest również poznanie samego siebie. Tak jak było w greckich świątyniach, poznaj samego siebie, tak tutaj w improwizacji ważny aspekt to poznanie samego siebie, swoich emocji, swoich myśli, ale także swoich zachowań na scenie i poza nią. Dlatego... To mam pytanie, tylko nie powinniśmy się dostosowywać do tego, co druga osoba gra, czy mamy... W tym ćwiczeniu nie. W tym ćwiczeniu macie pociągnąć tą emocję, zintensyfikować ją. To jest ćwiczenie, to ma wam pomóc otworzyć się na tę emocję. Czy normalnie, to nie jest właśnie tak, że miałoby wyglądać, że my się dostosowujemy do tego... Normalnie tak, natomiast w tym ćwiczeniu prosiłbym was, żebyście intensyfikowali tą emocję, z którą zaczniecie grę. Poprosimy o jakąś inną relację. Albo o miejsce, w którym się znajdą. Może miejsce. No, on jest jej fryzjerem. Czy to jest miejsce? Zakład fryzjerski. Super. Dobrze. Wystartujmy ich. 3, 2, 1. Impro. Dzień dobry. Wie pan co? Poznałam ostatnio na dyskotece. Takiego fenomenalnego mężczyznę. Taki typowy, taki gentle. Taki fascynujący. I proszę, normalny. Proszę, zrób, żeby była taka. Nie no, wie to generalnie, z czym do ludzi przede wszystkim. Od razu mi się serce łamie, po prostu widzę taką kobietę. Generalnie, no trzeba przyznać, piękna, ale dochodzi tutaj i to jest po prostu niewyobrażalne. Ja nie wiem, czy ty przeżyłaś 10 lat w Tybecie. Przestań. Wyjdę z tym do ludzi. Ja po prostu będę, rozumiesz? Będę musiała być gotowa, bo jest... Bo ja go kocham. Ja kocham go, naprawdę. Och, nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale jestem taka szczęśliwa! Mam ochotę wykrzyczeć ten nagłos! Cieszcie się ze mną! Miłość! Nie ogarnęła! Nic mnie to nie obchodzi! Okay, dzięki. Bardzo dziękujemy. Właśnie o to chodziło. Jak się czuliście? Szok. Ostatnio brałem udział w pokazie, występowałem na scenie właśnie w pokazie takiej grupy, której głównym celem było właśnie to intensyfikowanie emocji. To był najdziwniejszy pokaz, w jakim brałem udział. Bo tam obowiązywała taka jedna zasada,
że jeżeli już wyjdziemy na scenę z tą emocją, to musimy grać cały czas, mając tą emocję w głowie. Cały czas będąc tą postacią i powiększając to, co czujemy. To był najdziwniejszy występ, dlatego że niektórzy wpadali na pomysły normalne, czyli na przykład chcieli mówić tato, nie radzę sobie z matematyką, po prostu to jest dla mnie naprawdę, naprawdę trudny temat i jestem zrozpaczony i zaraz zacznę płakać i będę leżał na ziemi i płakał. No i jakby intensyfikowali tą emocję do takiego naprawdę płaczu, do rozpaczy, a inni wpadali na pomysł, że fajnie będzie poturlać się po scenie. Więc występ wyglądał mniej więcej tak, że na przykład dwie osoby normalnie rozmawiały na scenie, prowadziły jakiś dialog, przy czym po scenie turlała się jakaś osoba i trochę... To było bardzo dziwne, ale jednocześnie otwierające, bo rzeczywiście po początkowym takim chaosie w głowie zapomnieliśmy o publiczności, o tym, że jesteśmy na scenie i byliśmy w tym nie najbardziej normalnym ze światów, który się wykreował przed naszymi oczami. I to jest bardzo ciekawe, interesujące ćwiczenie, które możecie wykonywać również sami w domu. Możecie sobie turlać się po podłodze. Tak, to jest to, co chciałem przekazać. Możecie sobie wybrać jakąś emocję i spróbować na przykład przeczytać jakiś tekst, mając tą emocję i intensyfikując ją. I zobaczyć, jak to u was działa. Potem wykorzystać to na scenie. Bo każda mowa, tak jak mowa zgodnie z projektem trzecim z podręcznika kompetentnego mówcy, powinna mieć jakiś cel, tak też mowy często mają takie cele emocjonalne. Chcą wywołać pewne emocje, pewne odczucia u słuchaczy. Jeżeli wy nie czujecie radości, kiedy o czymś mówicie, to również słuchacze tej radości nie odczują. Więc warto, żebyście... Jeżeli chcecie robić mowy bardziej emocjonalne, warto, żebyście właśnie w ten sposób sobie ćwiczyli. Otwieracie jakiś podręcznik, książkę, cokolwiek. To może być artykuł w gazecie. Wybieracie sobie emocje i konsekwentnie czytacie z tą emocją i powiększacie tą emocję. Tak, to jest tak, jest takie angielskie zdanie: the self is always coming through. Jeżeli wy tego nie czujecie, co jest w was i nie przekazujecie tego dalej, to wyjdzie, to będzie zauważone przez publiczność i wtedy to będzie, nie będzie dobrze odebrane. Dobrze, zróbmy kolejne ćwiczenie. Poproszę was, byście dograli się w pary. Szybko teraz. Dobrze. Macie już parę? Świetnie. Spokojnie. To jeszcze nie jest koniec ćwiczenia. Zrobimy teraz coś trudniejszego. Tak. Proszę, wstańcie. Zwróćcie się do osoby w waszej parze. I teraz wasze zadanie będzie bardzo proste. Będziecie przez około 2 minuty patrzyli tej drugiej osobie w oczy i spróbujecie odczytać emocję, jaką w tej chwili ma. Możecie odczuwać własne emocje, a nie te, które wymieniłem. Zmieniamy cały czas. Jedna emocja. Cały czas jedna emocja, trzymajcie tą emocję w głowie. Nawet nie musicie jej specjalnie pokazywać, myślcie o tej emocji, bo wasze ciało się do tego dostosuje. Tak! Wprowadzam utrudnienie, musicie to robić bezdźwięcznie. Zaproście ciszę do waszego życia. Bezdźwięcznie to znaczy nie rozmawiając. Nie śmiejąc się, nie ciumkając, nie robiąc jak osioł w Shreku. Nie mam mikrofonu. Thank you.
Trzymajcie. O, działa? Trzymajcie to. Dobra, dziękuję, usiądźcie. Włączysz? Intensyfikujcie ciszę. To ćwiczenie pokazało, jak wiele napić też macie. Jesteście bardzo spiętymi ludźmi. Zadanie było mega, mega proste. Przez 2 minuty wytrzymać i drugiej osobie patrzeć w oczy. Wielu z was odwracało w tej chwili wzrok, śmiało się i różne inne rzeczy robiło. Nie potrafiliście wytrzymać tego. Radość. Radość? I nie możesz patrzeć drugiej osobie w oczy? Chcesz dzielić się radością ze światem, a nie tylko z tą osobą, tak? Patrzenie w oczy jest ważne dla każdego mówcy. Łatwo tak nawiązać kontakt. Łatwo też wyczytać emocje, jakie ma. A to się nie pokazało właśnie, jak ciężko nieraz jest nam otworzyć się na drugą osobę. Bo jeżeli patrzymy na drugą osobę, to często oznacza dla nas, że ona jest ważna, że teraz poświęcamy jej swój czas. Ja mam w filmie takiego przełożonego, który często wita się z nami, próbując nam okazać szacunek, przechodzi podając rękę, ale robi to w ten sposób. Bo się śpieszy, tak? I jak to pokazuje, że niby chce nam okazać szacunek, ale tak naprawdę nawet nie ma tej chwili, żeby spojrzeć mi prosto w oczy, więc to jest... Nie ma. I dużo bardziej wolałbym, żeby on po prostu wszedł do tego pokoju, powiedział cześć, niż po prostu wszedł i właśnie w ten sposób podał mi rękę. To tak jak z mowami. Jak uczymy się przemawiać, występować, to ważny aspekt to kontakt wzrokowy z publicznością. Podobnie jest w improwizacji scenicznej. Kiedy dwóch aktorów pojawia się na scenie, to oni bardzo wiele mogą wyczytać już ze swoich oczu. Bo czasami wychodząc na scenę, mamy pustkę w głowie. Bardzo często jest tak, że jeszcze nie mamy żadnego pomysłu. Wychodzimy na scenę, patrzymy drugiej osobie w oczy, tworzy się pewne napięcie. Jest również inne napięcie niż seksualne. Ja już nie mogę. Przegrałem, tak. Czasem się w życiu przegrywa. Ale chodzi o to, że to jest taki proces, co się dzieje w głowie, że my raz, że dostrzegamy już tą drugą osobę, dostrzegamy naszego partnera, improwizatora i w głowie mamy coś takiego, że chcemy zrobić coś razem. Nie chcemy grać tylko dla siebie, nie chcemy być gwiazdą, tak? Bo improwizacja jest grą zespołową. Tutaj nie ma miejsca na gwiazdy, bo jeżeli ktoś gwiazdoży na scenie, to bardzo szybko wyjdzie i tak naprawdę on gra przeciwko swojej grupie, tak? Nie okazuje szacunku tym aktorom, z którymi akurat występuje na scenie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby taka umiejętność z improwizacji, którą możecie wynieść do waszych mów, żeby trenować ten kontakt wzrokowy, żeby przestać się bać, patrzeć drugiej osobie w oczy, bo tak jak Mateusz mówił, napięcia, które się tutaj pojawiły, czy śmiechy, to jest naturalna reakcja, w większości wypadków tak to wygląda, no i nic się z tym nie zrobi, ale im dłużej możecie
utrzymać ten kontakt, utrzymać nawet kamienną twarz, czy uśmiech, czy jakąkolwiek emocję w tym momencie macie, tym tak naprawdę uczycie się być w tym stanie, w tym stanie ciszy, uczycie się być z ciszą i samemu ze sobą. To jest bardzo ważne. Również jeżeli chodzi o gorące pytania, możecie wykorzystać ten mechanizm intensyfikowania emocji, o którym wcześniej mówiliśmy. Bo tak naprawdę, czym jest emocja, którą macie w danym momencie? Emocja jest swego rodzaju tematem. Emocja jest takim tematem, czy taką ramą, w której w tym momencie jesteście. Jeżeli wychodzicie do gorącego pytania, macie pustkę w głowie, możecie sobie z tej emocji stworzyć początek waszej odpowiedzi. Bo jeżeli będziecie mówić coś, mając jakąś określoną emocję, nie upuścicie tej emocji. Jest taka zasada don't drop your shit w improwizacji. W wolnym tłumaczeniu nie upuszczaj swojego prześcieradła. To jeżeli macie... prześcieradła albo kartki. Jeżeli macie emocje, wyjdziecie z nią, zaczniecie grać tą emocją na scenie, to w tym momencie wasza wypowiedź będzie dużo lepsza, niż gdybyście skakali po kilku tematach, zmieniali emocje. Nie będzie ten przekaz tak wiarygodny, jeżeli tego nie zrobicie. Więc warto wykorzystywać tą zasadę. Warto wykorzystywać zasadę intensyfikacji również przy gorących pytaniach. Nie tylko w przygotowaniach do mów, ale również w gorących pytaniach. Dokładnie, można nie tylko intensyfikować emocje, ale też problem, tak jak ja to pokazałem, z tym zapominaniem u ojca. W improwizacji właśnie często to polega na podbijaniu różnego rodzaju rzeczy. I kiedy jest pik, przechodzi się często do następnej sceny. Tak jak Igor mówił o emocjach, tak, że one są bardzo ważne, żeby je intensyfikować, tak też można intensyfikować właśnie problemy. I to też często budzi śmiech, że coś z bardzo małego, na przykład w relacji, jakiś problem, tak jak jest w życiu często, tak? Kłóci się mąż i żona i zaczyna się od tak naprawdę drobnej sprawy, a za tym jest cały ogrom problemów, tak? I zaczyna się od ziarenka piasku, a później wychodzi praktycznie cała plaża. Więc co zapamiętujemy z dzisiejszego krótkiego warsztatu? Noś czapkę. Noś czapkę, to chciałem powiedzieć jako drugie i wywołać śmiech. Buduj platformę. Buduj platformę, tak. Najważniejsze tak naprawdę, co możecie wynieść, co możecie sobie poćwiczyć, to właśnie intensyfikowanie emocji w przypadku mów. Jeżeli wiecie, jakie emocje chcecie wywołać w waszej widowni, możecie te emocje poćwiczyć właśnie otwierając jakąś książkę, biorąc jakiś artykuł, czytając go z tą emocją i postarać się tą emocję intensyfikować. Być coraz bardziej w tym świecie, bo zauważycie, jeżeli to zrobicie, że zapominacie o tym, co się dzieje dookoła was, że jesteście tylko wy, ten tekst i wasza emocja. Kolejna rzecz to właśnie nieupuszczanie tego prześcieradła w przypadku gorących pytań. To konsekwencja, jeżeli już wybierzecie jakiś temat, to konsekwentne trzymanie się tego tematu, trzymanie się tej emocji. Jeżeli chcecie, pozostałe 120 osób, oprócz tych czterech, które próbowały już improwizacji, czy wiedzą, co to jest, zachęcam was gorąco do tego, żebyście spróbowali, poszli na jakieś warsztaty i zobaczyli, jak to wygląda w praktyce, ponieważ improwizacja sceniczna, tak jak Mateusz na początku mówił, otwiera was na waszą kreatywną stronę, na waszą kreatywną stronę waszego umysłu oraz daje wam większą elastyczność, kiedy już jesteście na scenie i na przykład zapomnicie tekstu. Więc chcielibyśmy, żeby moc impro była z wami. Pytania, tak? Nie jestem. Dzień dobry, Mateusz.